Teraz nawiązanie do parkingu, do bardzo ciekawej właśnie, akcji. Co tam będzie się działo 12 lutego? Właśnie taka krótka reklama wydarzenia, które odbędzie się właśnie w sobotę 12 lutego, które właśnie rozpocznie się na parkingu pod wcześniej wspomnianym sklepem Intermarché. Będzie to walentynkowa nocna jazda, na której będą zbierane datki dla hospicjum w Rzeszowie. Oczywiście będą tam też różnego typu wlepki, nalepki na samochody, coś takiego. No i zysk ze sprzedaży cegiełek i tych nalepek zostanie przekazany na hospicjum. Będziesz, Radek? Będę. Trasa przejazdu nie jest krótka, ponieważ... Przeworska, Rzeszowa. Otóż nie. Nie? Trasa zaczyna się w Przeworsku. Mhm. Potem przejazd do Leżajska. Tam właśnie jest druga część spotu właśnie z drugimi organizatorami nocną jazdą Leżajsk. Będzie. Tak, żeby sobie z wydechu postrzelić coś takiego. No i potem właśnie z Leżajska przejazd na Podpromie w Rzeszowie. Co wcale nie tak długo. Czy z Przeworska do Rzeszowa 50 kilometrów to będzie? Trochę to ten, o ten do Leżajsk samego Leżajska trzeba. Jest 30. No to tak w bok się zjeżdża. Ale to co, zatankujesz, zarabiasz, opony zmienisz. Tak, gdzie opony zmienisz. Tylko nalepki nam weź. Będzie jakaś rewelacja z tego wydarzenia? Będzie, oczywiście, będą, że będzie. Zdjęcia. Tak. Bardzo chętnie obejrzymy. Jeżeli się uda, to nawet zamienię parę słów z organizatorami. O, świetnie, to tutaj nakręciliśmy słuchaczy, oni na pewno będą chcieli wiedzieć. Spodziewajcie się na jakiś materiał. I spodziewajcie się, bo na pewno będzie.